Cześć, tu Alice Travel. W tym odcinku poprowadzę Was za rączkę. Krok po kroku dowiecie się, jak dojechać z Bavaro i Punta Cana do Las Terenas. Wydawałoby się proste. Wcale nie jest takie proste. Ze mną jest proste. Chwilę jadę do Las Terenas z Punta Cana z Bavaro, a pada. I muszę się jeszcze przesiadać po drodze i mam jeszcze ciężką walizkę. I co teraz? Pierwsze, co robicie, to załatwiacie sobie transport z hotelu na przystanek. Najlepiej powiedzieć policja turystyka. W tym miejscu znajdują się przystanki większości autobusów. Znajduje się także przystanek Bavaro Express i ten właśnie Bavaro Express wzięłam. Tam jest kasa, kupujecie bilet i wsiadacie do autobusu, także to jest w miarę cywilizowane. A załatwiacie sobie transport dzień wcześniej, łapiecie kogokolwiek na ulicy, na pewno przy hotelu ktoś stoi, ktoś, kto mówi po angielsku albo w języku, który wy znacie, jeżeli wy mówicie po hiszpańsku, super. I ten ktoś zaraz zadzwoni po kogoś, kto ma auto albo kto kogoś, kogo zna i mówicie, o której godzinie, dajecie swój numer telefonu czy WhatsAppa, numer i po prostu ktoś was odbierze za na pewno o wiele niższą cenę niż regularna taksówka. Także jedziecie tam, wsiadacie w autobus i od razu mówię, nie ma rozkładów jazdy. Pytałam w wielu biurach, nie ma rozkładów jazdy gdziekolwiek w internecie. Szukałam godzinami, powiem Wam szczerze, pytałam nawet przewodników, żeby zadzwonili. Poprosiłam, żeby zadzwonili, żeby popytali. Nie ma. Godziny, które Was interesują, to jest 7 rano, 9, 11. Jeżdżą codziennie. Mówicie kierowcy i w kasie, że chcecie wysiąść na przystanku Parada Samana. I kierowca już będzie wiedział, gdzie ma Was wysadzić. Nie dojeżdżacie do samego Santo Domingo, jeżeli nie chcecie Santo Domingo zwiedzać. Tam się przesiądziecie w drugi autobus do Las Terenas, dlatego że nie ma żadnego bezpośredniego autobusu z Punta Cana czy z Bavaro do Las Terenas. Musicie się przesiąść albo w Santo Domingo, albo właśnie na tej Parada Samana. Parada znaczy przystanek. Żeby się przesiąść do Las Terenas, musicie tutaj wysiąść, przewlec walizkę przez ten murek, przejść przez tą ruchliwą drogę i wsiąść do tych autobusów. A jednak nie wsiadajcie do Caribe Tours, ponieważ Caribe Tours jadą do miejscowości Sanchez. Tutaj już widzicie na obrazku, zaraz na górze, po prawej stronie jest już półwysep Samana. Sanchez musi się przesiąść wtedy znowu do innego autobusu, do Las Terenas. A z innego przystanku, zaraz obok, po prawej stronie, jadą autobusy bezpośrednio do Las Terenas. No to wcale te nie jadą, te Caribe Tours, do Las Terenas, tylko do Sanchez, a tutaj jest Parada Samana Asotrapusa i podobno o 10 będę miała autobus. No zobaczymy, mam siedzieć i czekać. Juhu! I na tym przystanku znalazłam jakiś pierwszy rozkład jazdy. I myślałam, że już jestem w domu. No nic bardziej mylnego. Kazali mi czekać, bo co nie podeszłam do jakiegoś autobusu. Jeden powiedział, że jest o 10, ja przyjechałam o 9.30, super. O 10 jest następny autobus do Terenas. Okazało się, że idę do autobusu i stoję jak taka sierota. Wszyscy wsiadają, a ja stoję z tą walizką. Znowu następny autobus podjechał, a ja dalej stoję. W końcu chodzę, pytam wszystkich. Tam nie gadają po angielsku. No przykro mi. Trzeba albo przez tłumacza gadanego w telefonie, albo próbujcie, szukajcie, może ktoś po angielsku gada. Zameldujcie się u takiego starszego gościa, jeżeli tam jeszcze będzie. On lata i jak gdyby jest tam takim organizatorem. Jak mu powiedziałam, że chcę do Las Terenas jechać, powiedział, że o 11.30, zobaczycie, jest takie Por el Boulevard, czyli jak gdyby chyba przez bulewar jedzie. Nie mam pojęcia, o co tu chodzi. W każdym bądź razie powiedział, że o 11.30 mam jechać. Popytał, widziałam, że coś tam w mojej stronie pokazywał na mnie do innych kierowców i coś tam się z nimi pokłócił. W końcu tak czy siak o godzinie 11.10 wsadził mnie w końcu w jakiś autobus do Las Terenas. Także szukajcie takiego tam najgłośniejszego pana, no i wtedy w końcu pojedziecie do Las Terenas. Dlatego, że naprawdę rozkład jazdy swoją drogą, rozkłady jazdy żyją na Dominikanie naprawdę swoim życiem.
Podsumowując, na godzinę 6 rano, tak przy plaży, miałam hotel, zamówiłam taksówkę, czyli o 6 jechaliśmy około 10-15 minut, wystarczy. Kupcie bilet koniecznie i bądźcie o tej godzinie, dlatego że dużo ludzi jeździ tymi autobusami, możecie nie dostać po prostu biletu, nie zabierzecie się. O 7 bierzecie autobus, potem dojeżdżacie, jedziecie około 2,5 godziny, przynajmniej my jechaliśmy. 9:30 byłam na parada Samana. No i tam niestety już musicie uzbroić się w cierpliwość. W zasadzie powinien jechać o 11:30 właśnie taki autobus, prawdopodobnie turystyczny bardziej. Dlatego, że w tych innych autobusach oni po prostu zabierają mnóstwo paczek. Ja przypuszczam, że one po prostu robią za nasz DHL i dlatego nie ma miejsca dla turystów z walizkami. Także 11:30 ten autobus z parada Samana do Las Terenas. Bilet kupujecie w autobusie. Znaczy, nawet nie kupujecie w autobusie, tylko wsiadacie do autobusu, potem kierowca chodzi i zbiera kasę. Za ten bilet zapłaciłam 500 pesos, za bilet z Bawaro do Parada Samana 400 pesos. Co jeszcze? Jedziecie około, już to już jest długo, to już jedziecie przynajmniej 2-3 godziny do Las Terenas, bo są jeszcze korki, tak za chwilę zobaczycie jakieś dziwne bramki. Co chwila opłaty i dlatego stoimy bardzo często i długo w korkach. Przez te cholerne bramki jedziemy już godzinę, jakieś 5-10 km. Pani stoi ze znaczkiem, stop i jechać. Jedzie przez takie bardzo górzyste tereny, przepiękne. Usiądźcie koniecznie w autobusie z Parada Samana do Las Terenas po lewej stronie przy oknie. Będziecie podziwiać przepiękne widoki, fajne plaże z daleka, duże połacie porośnięte palmami. No pełna egzotyka. No i na mapce mamy już Las Terenas, na samej górze po prawej stronie ścisłe centrum i niebieskie kółeczko to punkcik, w którym wylądowałam, w którym znajduje się mój hotel, a czerwono, na czerwono, czerwonym znacznikiem oznaczone jest miejsce, do którego dojeżdżają autobusy. Czyli od tego miejsca musicie też wziąć sobie jakiś transport. Przeważnie życzą sobie około 10 dolarów za dojechanie tutaj do tych okolicy, do centrum, do plaż. No innej możliwości nie ma, nie przedrepczecie sobie, chyba że z plecakiem, bo z walizką raczej ciężko. Ja bynajmniej nie zauważyłam tam chodniczków po bokach, wygodnych do ciągnięcia walizeczki na kółkach. Dzisiaj się przejdę, jeszcze zobaczę, czy rzeczywiście tak jest, bo kierowca wiózł nas zupełnie inną trasą, także trudno to stwierdzić. No i to uwaga, drugi rozkład jazdy, jaki znalazłam właśnie w Las Terenas. No, możecie sobie z tego miejsca dojechać do Puerto Plata, możecie do Santiago dojechać, do Nagua, do Las Galeras. No, nie widzę. W każdym bądź razie trzeba będzie jeszcze coś znaleźć do Las Galeras. No i do tego przystanku musicie dojechać koniecznie jakąś taksówką albo motorkiem. Takie to są, kochani, uroki jeżdżenia bez planu. Kto to wiedział, że w miejscowości, gdzie są tysiące pokoi, super hoteli na przyplaży, będzie akurat długi weekend i że ja się akurat w niego wpakuję. Jestem w moich ciemnych okularkach, bo jestem zmęczona, dobrze, że nie widać moich sińców pod oczami, bo praktycznie od 5 nad ranem w podróży. Także, no, nie jest lekko. Nie powiem, że przyjechałam tutaj odpoczywać. Powiem raczej, że przyjechałam się tutaj zmęczyć. Cisza, spokój. Wymarzone miejsce na dla nerwowo chorych. O samym Las Terenas już w następnym
odcinku. Zapraszam.